Witajcie, 30 odcinek Niskiego Pressingu. Maciej Matwiej, Paweł Jantura, a z nami Jakub Łukowski, bohater numer jeden, jeżeli chodzi o legnicką piłkę ostatnich dni. Człowiek, który jest na ustach kibiców Miedzi, przynajmniej od, na pewno od niedzieli. Dlatego też jest naszym gościem, zdobył co bramki. Wymarzony debiut, Kuba, za tobą. W Miedzi Legnica. A dzisiaj mam nadzieję wymarzony debiut w niskim pressingu. No tak, na pewno lepszego debiutu nie mogłem sobie wymarzyć. 30 minut w meczu, bramka i asysta, 3 punkty, co jest najważniejsze, także myślę, że jestem bardzo zadowolony. Kilka zdań o naszym gościu, Maciek. Taki jest Jakub Łukowski, wychowanek z Zawiszy Bydgoszcz, piłkarz m.in. Wisły Płock i Olimpii Grudziądz. Od września, czyli od tego miesiąca, piłkarz, pomocnik naszej Miedzianki. 42 występy w Ekstraklasie, 2 gole strzelone w tamtym sezonie w Zagłębiu Lubin. Reprezentant Polski w kategoriach juniorskich, bodajże 19 spotkań, tak? Jeszcze około tego. 19 spotkań, także witamy Kuba w Legnicy, witamy na pokładzie niskiego pressingu. Kuba, zaraz po meczu rozmawialiśmy, powiedziałeś, że no, takiego mocnego wejścia do żadnego klubu nie miałeś, jak do Miedzi, no chyba trudno nie być zadowolonym. No tak, takiego debiutu jeszcze nie miałem, czy to jako junior wchodziłem do Zawiszy Bydgoszcz, czy później w Wiśle Płock albo w Olimpii Grudziądz, to takiego nie mogę sobie przypomnieć. Powiedz nam, kibicom, jak to się stało, że tak last minute trafiłeś do Legnicy? Też nie chcę się dawać jakieś tam szczegóły, żeby nie było niejasności, ale pojawiła się oferta i tak naprawdę wszystko załatwiliśmy w półtora dnia. Dowiedziałem się o tym w środę rano tak naprawdę, a w czwartek wieczorem już byłem w Legnicy. Ja spytam inaczej, jakich argumentów użył dyrektor Marek Ubych czy trener Dominik Nowak, że w trakcie sezonu to tak nie do końca można powiedzieć oczywiste, że zawodnik przychodzi w tej samej klasie rozgrywkowej? No tak, no to wiadomo, końcówka okienka transferowego to zawsze jest taki okres newralgiczny dla tych transferów. Czasami niektórzy, wiadomo, tak jak na przykład Kamil Grosicki, nie zdążą załatwić jakichś tam papierów, czy nie wyrobią się po prostu do tej północy. Więc ten ostatni dzień okienka, no mi się na szczęście udało to załatwić kilka dni przed końcem tego okienka. I jeszcze tutaj chwała dla kierownika, że udało się... Zrobił kawał roboty, tak? Tak, zrobił kawał roboty, żeby mógł zadebiutować, zagrać w tym meczu. Trener Dominik Nowak zaufał mi, dał mi 30 minut. I... Kuba, po tym debiucie twoim w Miedziance powiedziałeś, przybyłem awansować z Miedzią do Ekstraklasy. Muszę ci powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałeś tą taką zero-jedynkową kwestią i takim zero-jedynkowym podejściem do tematu. Jak ty to widzisz, powiedz mi, bo w klubie się mówi głośno o tym awansie, tak? Na pewno nie ma co ukrywać, no wiadomo, wszyscy wiedzą, jak to jest w klubie. W zeszłym sezonie klub grał w Ekstraklasie, niestety nie udało się utrzymać i spadli do tej pierwszej ligi. Także na pewno wszyscy w klubie bardzo chcą awansować i też po to tu też przychodziłem. Rozmawialiśmy z trenerem, rozmawialiśmy z dyrektorem i myślę, że nawet nie tylko tutaj osoby, które działają w klubie, ale wszyscy w pierwszej lidze stawiają nas na pewno na jakichś tam faworytów do tego awansu. Tym bardziej, że w tym sezonie jest dużo większa szansa na ten awans, bo tak naprawdę 1/3 ligi, czyli 6 zespołów może awansować do Ekstraklasy. No właśnie, ty posmakowałeś tej Ekstraklasy, wystąpiłeś w ponad 40 spotkaniach, ale w tamtym sezonie wystąpiłeś w 3 meczach przeciwko Miedziance. We wszystkich trzech. Jak ty pamiętasz tę Miedź, bo rywalizowaliście tak naprawdę z Miedzią i z Arką Gdynia o utrzymanie, tak? No tak, na pewno nie najlepiej też może wspominam te mecze z Miedzianką, bo z tego co pamiętam, chyba 2 przegraliśmy. Tak, jeden z remisów. I jeden był remis, tak? Także na pewno nie mogę jakoś... Powiem więcej, tutaj już po jednym meczu, po porażce 3-2 tutaj, na tym stadionie, już w tej grupie spadkowej, to tak to w tabeli wyglądało, że to Wisła raczej spadnie, a Miedź się utrzyma. Tak, no na pewno. No nie grałeś w tym meczu. Tak, grałem. 45 minut. Tak, na pewno nie był to jakiś najlepszy okres dla Wisły, ale w ostateczności no dla nas dobrze się skończyło, udało się utrzymać w tej Ekstraklasie. No niestety dla Miedzianki nie, ale... Jak oceniasz tą Miedź? No bo dzisiaj to jest ta Miedź, w której dzisiaj jesteś, chyba zupełnie inną drużyną. Znaczy zupełnie inną, ale pomysł na, myślę, że na klub i na zespół został bardzo podobny. Najważniejszy został trener Dominik Nowak i myślę, że tą swoją filozofię na pewno nadal chce prowadzać tutaj. I myślę, że na pewno dużo zawodników odeszło, ale mamy świetny zespół. To jest tak, czy to właśnie te aspiracje Miedzi na powrót szybki do Ekstraklasy, to one zadecydowały, one wpłynęły na twoją decyzję o tym szybkim transferze? No bo już tak, przeczytałem jeden z wywiadów z tobą i już tuż po tym, jak podpisałeś umowę z Olimpią Grudziądz i mówisz o nim
wspominasz w tym wywiadzie o głodzie ekstraklasy, że twój głód ekstraklasy nie został zaspokojony. Dlatego moim celem jest powrót do ekstraklasy i pokazanie, że mogę grać na najwyższym poziomie w Polsce, być może nawet jeszcze gdzieś wyżej. No raczej chyba w Miedzi masz tą większą możliwość chyba powrotu do ekstraklasy niż w Olimpii Grudziądz. I czy to było? Na pewno, była na taka... pewno. To, wiadomo, że przed sezonem patrząc, szanse Olimpii były troszeczkę mniejsze niż Miedzi. Legnica na awans, może dwie pierwsze kolejki tego nie pokazywały, bo zagraliśmy świetne spotkanie, wygraliśmy 5-0 z Robią Głogów i później... No niemniej jednak Olimpia z Beniaminkiem, prawda? Wiadomo, dlatego na pewno te szanse awansu z Olimpią na pewno na początku, przed startem sezonu na pewno były troszeczkę mniejsze. Ale mówię, wystartowaliśmy bardzo dobrze, mieliśmy też świetny zespół młodych chłopaków. Akurat teraz dwóch zawodników, w tym ja, jeszcze Tiago Alves odszedł do Piasta Gliwice, więc troszeczkę to się osłabiło, ale myślę, że bardzo dobrze sobie poradzą w tym sezonie również. Mhm. Maciek wspomniał te liczby, 42, tak? Dobrze, 42, tak, 42 występy. 42 występy. Plus ten głód ekstraklasy, o którym mówiłeś w wywiadzie. No masz dopiero 23 lata, także ta ekstraklasa to dla ciebie chyba jest priorytet, żeby tam wrócić. Bo to jest chyba tak, że jak raz się posmakuje, to chyba już potem to jest jak uzależnienie. Tak, nie? Jak raz się tam wejdzie, to chce się jak najdłużej tam zostać. No mi się nie udało po tym sezonie w Wiśle z Płock. Podjęliśmy taką decyzję, że nie przedłużamy kontraktu. Czekałem na jakieś oferty, rozmawiałem z kilkoma klubami, ale mówię. Ponoć jak teraz ekstraklasowymi, to prawda? Też rozmawiałem, nie chcę może zdradzać, kto to był, ale rozmowy toczyliśmy. No nie udało się dojść do porozumienia. Wiadomo, czasami trener miał jakiś inny pomysł, czasami dyrektor, także wylądowałem w Olimpii Grudziądz, którą bardzo dobrze wcześniej wspominałem, bo tak naprawdę to z Olimpii wybiłem się do tej ekstraklasy. Po tym jak Wisła Płock wykupiła mnie z Zawiszy Bydgoszcz i od razu po transferze wypożyczyła mnie do pierwszoligowej Olimpii. Kuba, powiedz tak szczerze, co nie pykło w tej Wiśle Płock? No bo tak, u trenera Ukibu Wikuni byłeś zmiennikiem głównie, u trenera Ożyńskiego grałeś... Ale też wychodził w pierwszym ale wychodziłeś, ale u Ożyńskiego tak. Mniej chyba grałeś. Tak, u trenera Ożyńskiego grałem mniej, u trenera... Suma summarum skończyło się tak, że Wisła się utrzymała, ale no, rozstały się. Tak, no było dużo też zmian. U trenera Kibu Wikuni pierwszy mecz, jaki graliśmy za tego trenera, to był mecz na Zagłębiu Lubin. Wyszedłem w pierwszym składzie, strzeliłem dwie bramki. W październiku 2018 roku. Tak, w zeszłym roku, także strzeliłem dwie bramki i w ostatniej akcji meczu, minucie meczu doznałem kontuzji, złamania piątej kości śródstopia, która wykluczyła mnie na dobre dwa miesiące. Udało mi się jeszcze wrócić przed przerwą zimową na dwa, bo może trzy mecze, nie pamiętam dokładnie, Ale tak, na pewno troszeczkę to wyhamowało. To taki mecz chyba, który do końca życia będziesz pamiętał, tak? Pierwsze dwie bramki w ekstraklasie. Tak. I taka straszna kontuzja. No tak, właśnie dlatego szkoda, że w takim meczu dobrze akurat po tych dwóch bramkach, a nie jakoś na początku, ale jakoś tak. No, kibice Miedzi w mediach społecznościowych to już wrzucają ten filmik z tymi twoimi bramkami strzelone Zagłębiu Lubin. Jak zdajesz chyba sobie sprawę, że bramki strzelone w Zagłębiu Lubin w Legnicy liczą się podwójnie. Słyszałem, doszły mi takie głosy. To tak jak w twoim regionie mniej więcej rywalizacja, jak Toruń-Bydgoszcz, tak? Ale to tak bardziej na torach. Na toru żużlowym tak, bardziej. Na toru żużlowym, bo na szlaku piłkarskim, chociaż teraz wiadomo, Zawisza wraca do... O Zawisze też właśnie chciałem cię jeszcze zapytać, ale teraz może... Teraz rozmawiamy. Kuba, powiedz mi, bo ty jesteś, dałeś się nam poznać już tutaj po tym pierwszym meczu jako nominowany prawy pomocnik. Czy ty również potrafisz, czy radzisz sobie w środku pola? Jak to wygląda u ciebie z tymi... Tak, ja w ogóle kiedyś, jak graliśmy, jak byłem jeszcze dużo młodszy, to grałem tylko w środku pomocy. Później nawet trener Mariusz Szumak próbował mnie na środku pomocy, nawet na tych niższych pozycjach. Kontuzje tak wyhamowały trochę to, że zacząłem grać na skrzydle i ktoś inny wskoczył do środka, ale na pewno w środku. Ale jesteś prawonożny piłkarzem. Jestem prawonożny, ale nie ma dla mnie wielkiej różnicy, czy to jest lewa, czy prawa strona, a jeżeli będzie taka potrzeba i trener będzie potrzebował, żebym grał w środku, to wyjdę w środku i będę dał od siebie 100%. No tutaj u nas tym takim wahadłowym obrońcą jest Paweł Zieliński, który również ma takie tendencje i inklinacje ofensywne, więc myślę, że będziecie tutaj robić wiatr w tej lidze. Bo... No tak, było widać po pierwszym meczu, że Paweł bardzo, bardzo, bardzo ofensywnie gra jak na prawego obrońcę i myślę, że Dominik Nowak tego od niego oczekuje, bo gdyby nie oczekiwał, to by krzyczał z linii i go hamował, a tak na pewno nie było, tylko go napędzał. A tobie, Kuba, odpowiada taki system właśnie preferowany przez trenera Nowaka? Taki 4-2-3-1? Czy, no może taki bardziej... czy też bardziej ci odpowiada, na przykład w takim systemie 3-5-2 dobrze czułbyś się w roli wahadłowego?
Grałeś kiedyś, tak? Tak, grałem. Grałem też kilka meczów, zagrałem na boku obrony, nawet jeden w reprezentacji Polski chyba do lat 20. Nie była to prawa obrona, tylko lewa obrona. Dla odmiany, bo lewa obrona. Wielu szkoleniowców, szczególnie w tych najmocniejszych ligach europejskich, wystawia teraz tak zawodników. Tak, znaczy to akurat... Chodzi o to łamanie do środka. Tak, bo akurat było tak, że dwóch lewych obrońców nie przyjechało i miałem rozmowę z trenerem Stolarczykiem, pierwszym trenerem Wisły teraz. Czy dam radę zagrać na boku obrony? Myślałem, że chodzi o prawą obronę, a przed meczem powiedział, że chodziło o lewą obronę. Także troszeczkę mnie zaskoczył, ale zagrałem 90 minut na lewej obronie i myślę, też dobrze wspominam ten mecz. I dobrze to wyszło. Spytanie może o tą Bydgoszcz, bo jak wiemy, jeden z... Dobra, to jedziemy do Bydgoszcza, za chwilę wracamy do Legicy. Jeden z piłkarzy, który tutaj naprawdę bardzo mocno zapisał się w annałach naszego klubu, czyli Wojtek Łobodziński, tak, również jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz i również był piłkarzem Wisły Płock. Tak. Powiedz mi, czy Wojtek jakoś specjalnie Cię przywitał w naszym klubie? Nie, jeszcze może tak, no tak naprawdę dzisiaj odbyłem taki pełnoprawny pierwszy trening, bo przyjechałem dwa dni przed meczem, dzień przed meczem tylko miałem jakby rozruch z drużyną, no i dzień meczowy, także tak naprawdę... Czyli dopiero poznajesz? Dopiero poznaję, tak, poznaję szatnię, poznaję miasto, dzisiaj jadę szukać... Zdradziłeś nam, że mieszkanie właśnie, jadę, tak? Jadę dzisiaj szukać mieszkanie, mam nadzieję, że już coś znajdę, żeby się wprowadzić. Tutaj z moją dziewczyną dzisiaj idziemy oglądać, także... No to super, to życzymy Ci takiego... Życzymy powodzenia w takim razie. Organizacyjnego. Kuba, muszę Cię zapytać o jedną rzecz, bo Twoim agentem jest Marcin Kubacki, który ma pod swoją opieką w swojej agencji takie nazwiska jak Łukasz Teodorczyk, Wudinese, Arkadiusz Reca, Spal, Mariusz Stępiński, Hellas Verona od kilku dni. No wyłapałeś transfer, widzę. Czy Dawid, last minute, tak jest, czy Dawid Kownacki do niedawna Sampdoria, czy Twoim kolejnym kierunkiem po awansie z Miedzią do Legnicy będzie Półwysep Apeliński? Najpierw moim pierwszym celem na pewno byłby awans do Ekstraklasy z Miedzią i na tym się na razie skupiam. Koncentrujesz. Na tym się skupiam, a dalsze cele na pewno jakieś tam swoje prywatne mam, ale może jeszcze ich nie będę zdradzał. Skupmy się na awansie do Ekstraklasy. To a propos tej Bydgoszczy, bo też w jednym z wywiadów, jak widzisz, taki mały research zrobiłem co do Twojej osoby. Gdzieś tam w którymś z wywiadów wspomniałeś, że chciałbyś jednak tak jeszcze gdzieś tam kiedyś na koniec kariery zagrać w tej Zawiszy i śledzić jej losy, no, które są, jak wiemy, wszyscy kibice wiedzą, że nie są zbyt ciekawe. Tam Zawisza teraz, a propos, to czwartej ligi teraz wróciła, tak? Tak, Zawisza teraz... W tej chwili jest w czwartej lidze. Tak, Zawisza teraz gra w czwartej lidze. Na pewno cały czas śledzę losy. Jestem... To smutne generalnie jest to, co się stało z takim zasłużonym klubem, z takim wielkim klubem, z taką masą kibiców. Smutne, bo mieliśmy bardzo fajny etap. Zdobyliśmy Puchar Polski, Super Puchar Polski i w następnym sezonie spadliśmy do tej pierwszej ligi. Próbowaliśmy wrócić jeszcze do Ekstraklasy, ale jak się nie udało, to tak, można tak powiedzieć, że klub zakończył swój żywot i startował od B klasy. Chwała ludziom, którzy to odbudowują, bo teraz Zawisza jest w czwartej lidze. Cały czas śledzę na bieżąco. Za kilka lat pewnie wróci. Mam nadzieję, że wróci. Oby tak było. Gdzieś tam jeszcze kiedyś na koniec kariery rzeczywiście? Na pewno bardzo bym chciał. No, w Zawiszy spędziłem tak naprawdę, mimo że jestem młody, mam 23 lata, to spędziłem 15 lat. Zacząłem, jak miałem 5 lat, to poszedłem na pierwszy trening. Grałem tam do 20 roku życia, więc na pewno nie było łatwo się rozstać, ale nie było wyjścia, bo Zawisza nie zgłosił się do żadnych rozgrywek po tym sezonie, także fajnie też, że udało się mnie wykupić bezproblemowo przez Wisłę Płock. Zresztą pierwszy raz na tym stadionie zagrałeś w barwach Zawiszy Bydgoszcz. Tak, w pierwszej lidze. To było w pierwszej lidze, tak. Pamiętam. Tak, Kuba, ale ty też debiutowałeś chyba w Ekstraklasie, prawda? W barwach Zawiszy? Tak. 10 to była drużyna trenera Tarasiewicza? Nie. To było pierwszy, ja debiutowałem u trenera Georges Peychon, po tym meczu na Śląsku Wrocław. Po tym meczu trener został zwolniony i przyszedł trener Mariusz Szumak. Mariusz Szumak. Tak. I tam rozegrałem 10 meczów na rundę jesienną. I no, mieliśmy bardzo słabą sytuację, bo bodajże mieliśmy 9 punktów po rundzie jesiennej, jeżeli dobrze pamiętam. I omal się nie utrzymaliśmy. W rundzie wiosennej już nie udało mi się grać, bo wiadomo, presja była bardzo duża. Trener też stawiał na trochę bardziej doświadczonych zawodników. Nie ma co mu się dziwić, bo chciał uratować ten klub, żeby został w Ekstraklasie. Było bardzo blisko, bo chyba dopiero w ostatniej kolejce, jeżeli dobrze pamiętam, na ruchu Chorzów chyba dopiero spadliśmy z Ekstraklasy. W krótkiej karierze, można powiedzieć, już kilka takich znaczących nazwisk trenerskich zaliczyłeś, tak, w współpracy. No trochę trenerów się przewinęło, tym bardziej też, że w Płocku. Kto Ci najbardziej zaimponował pod względem warsztatu, osobowości? Ja myślę, że każdy trener był inny i nie powiem nic odkrywczego, ale od każdego wyciągnąłem coś innego, bo jeden trener jest bardzo impulsywny, a drugi zarazem spokojny. Więc na pewno staram się od każdego trenera wyciągnąć jak najwięcej. Każdy trener też preferuje inny styl gry, więc nie wiadomo, co będzie za pół roku, za rok. Może wrócę do, może inny trener przyjdzie tutaj, może ja zmienię klub, będę u tego trenera, także
Także na pewno muszę się uczyć tych różnych systemów i różnych stylów gry, jaki preferują różni trenerzy. Bardziej taki temperament Kibu Wikunia, czy bardziej temperament Leszka Leżyńskiego? Jak miałbyś wybrać? Znaczy na pewno temperament dużo większy. To dwa różne ludzie, dwa różne światy. Tak, trener Kibu Wikuna też zupełnie inny system gry, utrzymywanie się przy piłce i takie granie, można powiedzieć, takiej hiszpańskiej piłki. Zupełnie też inne treningi. Trener Leżyński bardziej taka inna kultura bycia, tak mi się wydaje. Tak, ale też trenera Leżyńskiego nie mogłem za dobrze poznać, ponieważ przyszedł tak jakby na ratowanie klubu, więc tam nie było czasu na ładną grę, tylko tam trzeba było zdobywać punkty, tak? Więc trener Leżyńskiego nikt na pewno nie rozliczał w Płocku z tego, czy ładnie grał w piłkę, tylko że zdobywał punkty i to było najważniejsze w tym momencie. Dokładnie tak. Nie miał też być może jakiś tam kolegą dla zawodników, miał tylko po prostu cel był jeden, utrzymanie i po to przyszedł, no i się udało. Właśnie. A propos hiszpańskiej piłki. Po meczu, po twoim debiucie, rozmawialiśmy po meczu i wspomniałeś o Markitosie, tak. Bo to takie właśnie z boku rzeczywiście myśmy tutaj z dziennikarzami analizowali ten mecz i tak wyglądało w pewnych momentach, że jakbyś z Markosem, no nie wiem, 20 mecz rozgrywał, a ty zaraz po meczu powiedziałeś, że generalnie z takimi zawodnikami jak Markos to można tak wyjść z autokaru i sobie od razu grać, tak? To rzeczywiście tak. Markos na tobie takie duże wrażenie zrobił, jeżeli chodzi o swoją jakość piłkarską? Tak, Markos jest takim zawodnikiem, że gdzie mu się nie poda piłki, to on tą piłkę opanuje, przyjmie i odegra. A jeszcze w tym czasie zdąży czasami jednego zawodnika minąć. Także... Jeszcze obiedzy, nie? Tak, jeszcze zdąży. Widzę, że gościu grał w La Liga. Tak, tak. Więc na pewno tutaj też w zeszłym sezonie było bardzo dobre, kilku dobrych zawodników. Co też nie mówię, że tylko Markus jest u nas dobrym zawodnikiem, bo uważam, że mamy świetny zespół. Jak na pierwszą ligę, jeden na pewno z najlepszych. Ale tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy o Markitosie, no i to było widać od razu, jak przyszedłem nawet na rozruchu, że wychował się troszeczkę na innym futbolu. Na innej kulturze piłkarskiej. Tak, inna kultura. To nie znaczy, że może ona jest lepsza, gorsza od Polski, po prostu inna. Mhm. Ale tak po godzinach, po treningu, po meczu, to jest u ciebie jak to wygląda? Koniec piłki? Wyłączysz się? Czy dalej żyjesz piłką? Oglądasz mecze? A jeżeli oglądasz, to jakie? Nie, na pewno oglądam. Polską ligę też śledzę, ale najbardziej to wiadomo, najbardziej medialna liga na świecie, czyli Premier League. Czasami sobie usiąść do obiadu, to jest coś pięknego, jak można... Czyli bardziej ten kierunek niż włoski. Tak jest. Tak, bardziej klub ulubiony? Znaczy moim ulubionym klubem to Barcelona, więc taka hiszpańska piłka. Mhm. Jeżeli chodzi o mecze Ligi Hiszpańskiej, to tylko mecze Barcelony. Staram się oglądać inne jakoś tak mnie nie kręcą, a Ligę Angielską to można tak naprawdę każdy mecz obejrzeć. Dwóch Beniaminków, a ogląda się ten mecz i czasami się nie mruga, tak? Patrzy się, jak oni grają w piłkę, także to na pewno jest też jakiś tam cel, patrzeć i wzorować się jak najlepszy. Kuba, Miedzianka będzie grała o awans, to już wiemy. Powiedz mi, kto może Miedziance zagrozić i kto będzie głównym takim rywalem do awansu? Myślę, że nie odkryję czegoś nowego, że jak powiem, że Stal Mielec i Termalika. Myślę, że też Podbeskidzie Bielsko-Biała ma dobry zespół, ale tak jak mówiłem, sześć zespołów tak naprawdę ma szansę, dwa awansują bezpośrednio tak. I pomiędzy czterema zawodnikami są baraże, czterema drużynami są baraże, także tak naprawdę myślę, że jedna drużyna, jedna jak nie dwie drużyny będą takie niespodzianki. Super. Chciałem Cię poprosić jeszcze o podpis na naszej piłce, ale gdzieś nam się piłka zagubiła, więc na pewno... No zaraz znajdziemy. Gdzie mam piłkę? Kuba, tradycyjnie poprosimy Cię o podpis na naszej charytatywnej piłce. Dobrze. Super, jeszcze jakbyś datę, tak? Poprosimy. Dzisiaj jest... Tak. 4 września. Życzymy Ci sukcesów w Miedziance, szybkiego powrotu z Miedzią i... Kuba, przede wszystkim też życzymy Ci to co najwyższe, Tobie i sobie, awansu do Ekstraklasy. Tak jest. Żebyś miał na wysokości maja 2020 roku mniej więcej taką koszulkę historyczną, ale to z Twoim wizerunkiem, no będą nowe twarze, bo to już jest nowa mieć tutaj. A ja jako wielki sympatyk, ja życzę Ci, żebyś kiedyś mógł tam trafić. A ja jako wielki sympatyk dla Ligi życzę Ci, żebyś trafił do La Liga. I jeszcze jedna ważna rzecz, Kuba. Wiesz, z kim najbliższym masz grać? Tak. Z kim? Z Olimpią Grodziąc. I to ciekawe, to miało być pod Beskidzie Bielsko-Biała. A nie masz klauzuli podpisane, że nie będziesz mógł wystąpić w tym meczu? Nie, transfer definitywny, także żadnej klauzuli nie ma. Nie będzie sentymentów? Czyli z duchem sportu. Na pewno będą sentymenty, bo bardzo zżyłem się z tym zespołem. Mam wielu kolegów, nawet jednego, z którym grałem od dzieciaka. Chodziliśmy razem do szkoły. Kogo?
Maćka Konę, z którym siedziałem razem też w grał w Zawiszy Bydgoszcz. Też grał, jeszcze jest Damian Ciechanowski, z którym chodziliśmy razem do szkoły od czwartej klasy podstawówki i graliśmy przez jakieś 10-12 lat. Zapowiada się fantastyczna rywalizacja. Ale chyba zostaną w szatni te sentymenty. No na pewno, w szatni zostaną i przed meczem sobie porozmawiamy, tak. Przez 90 minut nie będzie sentymentów, tak po meczu znowu wrócimy do rozmów. Także właśnie tak, bo miał być mecz pod Beskidziem i wiemy, że jest przełożony tak. Zerkając w kalendarz, rzeczywiście Olimpia Grudziądz. No nic, Jakub Łukowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Kuba. Dziękuję bardzo. Powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.